Cześć, prosto z Guildford. Witamy Was w pierwszym odcinku Motogramy. Jestem tu razem z... Romaniakiem. Dzisiaj weźmiemy na ruszt demo Split Second Velocity na Xboxa 360. Oczywiście mieliście na uwadze to, że Xbox Live w Ugandzie nie jest dostępny, dlatego musieliśmy wybrać się do Guildford, aby móc zrobić ten film. Wersja na PS3 5 maja i możecie zostać w swoich domach. A PC-towcy się nigdy nie doczekają dema. Tak, oczywiście wcześniej pojawiły się informacje od BHP o tym, że to tylko gra i żebyśmy tego nie robili na ulicy. Jak nie zawsze. Będziemy, obiecujemy. Teraz loading, tak. Jakaś informacja. A kto by to czytał? Tak więc start. Oczywiście jesteśmy w telewizyjnym show. Mamy nadzieję, że również trafimy do prawdziwego show. Dostępna jest tylko jedna trasa. Sterowanie to tam banał. Wyścig, jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi w wyścigu, to najlepszy wygrywa. Tak, a przy okazji trzeba rozpierdzielić wszystkich wokół. No chyba nie. Musisz, nie musisz. Tak. No sam zobacz, że na początku miałeś fajerwerki, to znak do ataku. Właśnie teraz pojawiła się informacja o tym, abym jechał za przeciwnikami w celu napełnienia paska akcji. Jeszcze są dwie możliwości napełnienia tego paska. Drifty oraz skoki. No i cóż, jak napełnimy ten pasek, to możemy zrobić to. Czyli... jednego wroga mniej. Chociaż teraz wróci na trasę i mnie dogoni, może się odegrać na mnie, drań jeden. No ale zawsze trochę czasu stracił. Jeszcze widziałem jakieś do napełniania paska jakieś close call, czyli co, przejeżdżanie blisko obok przeciwnika, czy obok czego? Nie, obok w akcji, jak tam właśnie sam wysadziłem przeciwnika. Otoczenia, to właśnie ominąłem to cudem i napełnił się ciut pasek. Prawa wizualna generalnie, no cóż, co można o niej powiedzieć, no jest ładnie, jest cukierkowo dość, kolorowo. Cukierkowo, ale... to masz Forcie, Flopsie, trójce, no tak więc tu to najźle nie jest. Zobacz, jaki masz piękny wybuch i masz brudny monitor, no dobra, trzeba do rurka zadzwonić, no, żeby go umył. Cukierkowo w sensie, że jest przebarwienie, no. No ten brud to przebarwienie, uważasz, że? Tak. Dlaczegoż? Oj, kontynuujmy. No, po prostu jest... kolorystyka, są wyraźnie kolory... No nie wiem, jak się wyrazić. Tak czy siak. Było nie zaczynać tematu. I tym samym dojechaliśmy, że... skończyliśmy jedno okrążenie. Tak, dokładnie. Ja dalej nabijam pasek. Dalej akcji. Prowadzisz i... czy jest nuda? Prowadziłem. Ale dzięki temu dalej będę mógł znowu nabić pasek i potem go wykorzystać. No i właśnie trzeba zwrócić uwagę, że właśnie przeleciałem nad chyba... to był Apache albo jakiś inny helikopter transportowy. I on może rzucić na mnie wielkie pianino. Niczym Top Gear na Morisa Marinę. Mam nadzieję, że nie było żadnych wielbicieli tutaj. Teraz naładowałeś drugi poziom tego paska i zobaczmy, co się dzieje zaraz. Tak, właśnie zmieniłem drogę. Ja bym popatrzył na lewo, gdzie wali się wieża kontrolna. I mamy zmianę tak, trasy. Tak, wieża kontrolna przestała zaistnieć. Możesz puszczyć się jak mały terrorysta nawet. Tutaj mogę użyć skrótu, ale jeszcze nabiję sobie pasek. Tak, a tymczasem przeciwnik użył skrótu. Tak, to się... szkoda, że tak za późno się zorientowałem. No cóż, trzeba się na nim odegrać.
ale ja. Dobra, bez tego. A wybuchy wszelkie to są niezwykle efektowne w tej grze. Tak, jeśli miałbym porównać do Blura, to tamta gra jest trochę taka ciemna nawet. Wyścigi w większości nocą. Już zabiłeś. Tak, tak, i to mi przypomina Burnouta. Czyli... Szczególnie Takedown w wersji na PSP, no bo w innego nie grałem niestety. Poza Paradise, tam tego nie było. Ale kontynuując wątek Blura. Jeśli miałbym porównać te dwie gry, nie, to Split Second jakby nie było jest lepszy, bo tutaj sam musisz myśleć o tym, jak zniszczyć przeciwnika, a przy okazji musisz uważać na siebie i na to, żeby przeciwnik ciebie nie zniszczył. A tam musisz zbierać znajdźki tak zwane i przy okazji ich używać, żeby zatrzymać przeciwnika. Nieciekawe. No sam zobacz, że zostałem zniszczony i to w efektowny sposób. A możesz sam siebie... Tam co najwyżej mnie zatrzymają. A możesz sam siebie zniszczyć? Jeśli będę ślepy i wjadę we własną bombę... Czyli może. Tak. No to dobrze, bo... Niestety. Nie, no to niestety. Gdybyś tak nie mógł, to by było bez sensu. A powiedz mi, jaki sens ma ten samolot? No taki, żeby rozpierdzielić ciebie i innych. Widzisz, było blisko, dostałbym jeszcze silnikiem. To chyba był trzeci silnik. Nie wnikam. No ja zwróciłem akurat uwagę. Tak, właśnie zbliżamy się do mety. I na tej trasie, myślę, że wielkiego spoilera nie zrobimy, gdy powiemy, że można jeszcze trasę zmienić dwa razy. Prawda? I dlatego wam to pokażemy. Zaraz. Fajerwerki jak zwykle. Coś jak w Dircie, te dwójce, też takie pamiętam. Tak, dokładnie. Wszyscy każdego muszą ściągać. I właśnie omawiane zmiany trasy to jest druga. Teraz pojedziemy dołem przez podziemny parking. No pierwsza to oczywiście... Zrobi się trochę ciemno. Pierwsza to oczywiście to zawalenie się wieży kontrolnej. To zmieniło. To jest pierwsza zmiana trasy, teraz widzicie drugą. Tak, dokładnie. Można sporo sobie nabić paska tutaj, na tym fragmencie, jadąc za tak, szczególnie, że tu masz dwa skoki, dwa miejsca do driftu. Już nie mówiąc o drafcie. I tutaj jest trzecia zmiana trasy. Nie pojedziemy już dołem, tylko od razu w lewo. I wylądujemy na terminalu lotniska. Tam chyba jakiś przeciwnik za mną jedzie. Tak, chce mnie wyprzedzić. Jest tutaj. Angar. No i cóż, teraz powrócimy znowu na płytę lotniska. Kolejne miejsce dobre do driftu. Lot z Kalifornii do Berlina odwołany. Ciekawe czemu? Oj, tak. Gdyby ktoś pytał, tak, to mnie bolało. No i teraz Raven dojeżdża do mety tego trzeciego okrążenia zarazem wyścigu. To jest także meta naszego motogramy. Wszelkie opinie zostawcie na forum lub w komentarzach. Dzięki, cześć. Cześć, trzymajcie się.